Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Zagrajmy Far Cry 4 Dolina Yeti. I cóż moi drodzy, żeby nie przedłużać, pędzimy do ołtarza i mam nadzieję, że nam się poszczęści i zakończymy dodatek. I co dalej? Zobaczymy co, nie? Na razie nie ma sensu, wiecie, planować, bo nie wiadomo czy mi się uda, czy nie. Bo może być tak, że... Tak może być, że... Wiecie, będę to przechodził jeszcze kilka razy, co nie? Kilkanaście, zobaczymy. Może się uda za pierwszy, kto wie. Na razie mówię, nie ma sensu to planować. Prosto, dobra. Bo ten to bym nigdzie nie dojechał. Nie, naokoło bym pojechał tylko, dobra. I teraz kręcamy. Muszę patrzeć po mojej drodze na mapę, ponieważ się pogubię. Nie, teraz już powinienem trafić. No tu powiem wam, już nie ma co, szczerze mówiąc, rozbudowywać. W sumie to nie chce mi się zbytnio. Dobra. A niech będzie już to w sumie i... Dobra. Dobra, leci. Kurde. Wow. Kurde. O kurde, nie trafiłem. Jest. Dobra, przejdziemy sobie piechotko, powiem wam moi drodzy już. Kurde. Szlak by cię trafił, głupi Yeti. Zapomniałem jednej rzeczy kurde zrobić. Dobra, przepadło. Miałem zamknąć drzwi. Ale dobra, już nic, nieważne co mnie. Jak to przejść teraz? A, mamy linę, dobra. Jest bardzo dobrze. Zobaczymy co to będzie. Zabierz maskę tlenową wrogo. Fuck. Oh my god. I can't breathe. Oh my god! Kurde! Ja pierdu! Kurde mać! Jezu! Co jest z tobą? Bring that beast down. W końcu! Jest! Ładnie! Kurde, kolejni!
O ty głupia paruwo! Kurde! Szlak by cię trafił. Kurde mać! Spierdzielaj! Jezu! Kurde! Ładnie! Dobra, czekajcie. Gdzie tamten się schował? Kurde. Ładnie. Nie. O kurde. Co tu się dzieje? Kurde. Jak to? Kurde. Dawaj, rozbujaj się. Kurde. Shit. Było blisko. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Co ja muszę tu zrobić w ogóle? Czekajcie, bo nie wiem. Dotrzyj do ołtarzu artefaktu, okej. Tylko... Dobra, bierzę to. Dobra, ładnie. O.
Ładnie. Gdzie kolejny? A ty głupia parówko. Ładnie. Dobrze jest. Tu się jest końcówka chyba. Nie mylę. O, punkt kontrolny. O kur... Ja pierdo... Pier... Kurde... Ja pierdo... Prawie. Kurde. Gdzie ja jestem? Tutaj. Kurczę. No nie, źle powiem wam. Kurde! Wow! Padłaś? Padł! Ładnie! O proszę, co my tu mamy? Kurde! Jezu! Ej, się mnie nie straszcie, proszę was! Mam nadzieję, że kolejne małpy nie ma tu. Znaczy tego Yeti, kurde, chciałem powiedzieć, Boże. O ja pier... O kurde, co to za miejsce? Czekajcie, co my tu możemy sobie... O, wytwarzanie przedmiotów, ale to mi jest niepo... Szczerze mówiąc, już niepotrzebne, no ale co zrobić, no nic. A, ta umiejętność nie jest potrzebna. No dobra, jak nie, to nie. Kurde, się boję iść tu, powiem wam szczerze. Bo nie wiadomo. Ta sama? Kurde. Paduwa. Kurde, mać ty! Jest! Kurde!
Wredny mój piszon. Kurde. Wredny. Kurde. Wredny jest. Nie wiem, gdzie mam dokładnie iść. To jest najgorsze. Czy na dół? Tu też nic nie ma. Ja sam nie wiem, gdzie mam iść. Czekajcie, bo mi to pokazuje, 100 metrów jestem od tego. O kurde, to na dół na to wygląda. Tak. A, bo tam jest jaskinia, dobra. O kurde. Is that? See, that's the relic I'm supposed to destroy. O kurde. Co? Naprawdę? Kurde. Ja pierdol. Ja pierdol. Yes. Idziemy dalej. O kurde. Pierdzielamy. Kurde, kolejny yeti, ja pierdu. Pierdzielaj. Kurde. Shit. Jest. Ja pierdzielę. Zniszcz korzenie artefaktu. Dobre. Gdzie jeszcze? Kurde. Kurde! Kurde! Głupia parówa! No chodź! A ty kupisz. Kurde. Kurde. Spier. Kurde. Kurde.
kurde mać! Jest! Kurde mać! Ja pierdu! Wow, 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 wow! Co jest? Mal. O! Zakończyłem, o proszę. Dobra, pomijamy, bo nie chcę mieć, no, praw autorskich. Tak, moi drodzy. Dziękujemy za grę Dolina Yeti. Udało ci się ukończyć kampanię Dolina Yeti w stacjo. Wow. Czekajcie, zobaczę jak to wygląda teraz jeszcze. 90%. No powiedzmy, że może być. Co mogę wam powiedzieć na temat tego? Bardzo mi się spodobał ten dodatek, nie powiem, że nie. Bardzo mi się spodobał, bo w scenerii zimowej jest. I tak samo, znaczy tak, jak pamiętacie, pierwszy odcinek w sumie no z Doliny Yeti, tam jeszcze zacząłem nagrywać. Czy zacząłem nagrywać? Zacząłem jeszcze, jak się nie mylę, te więzienie Dargesh. Nie, ucieczka. No też trochę przyszedłem, ale nie do końca, bo tam już mi się nie chciało jeszcze raz, wiecie, przechodzić tego samego, no, tamtego momentu. I mówię, tak to było. A, sobie posprzedamy co nieco. A, tylko tyle mogę, dobra, no nieważne co nie. No i wiecie, zacząłem ten dodatek drugiej Doliny Yeti w tym samym materiale i trochę powiem wam, że ten trochę tam przyszedłem, czy nie, i wiecie, musiałem, żeby nie zaczynać nowego materiału tam na przykład z urde gdzieś atakują w pieruny już, no nieważne co nie. I teraz tak, moi drodzy, powiem wam. Scenaria zimowa. Cóż jeszcze? No, kłady. Skutery śnieżne, przepraszam. I... O, musiałem rozpiskać. Zobaczymy, czy ja gdzieś tam... Zobaczymy, co tam dalej jest. A, tam jest dalej, dobra, już wiem co jest, dobra, idziemy dalej, idziemy jednak z powrotem tutaj. I... Co mogę jeszcze powiedzieć? Graficznie też mi się bardzo podoba. No, bardziej śnieg widać, no ale co zrobić, no... Nie widać tego... Jak to się nazywa? O, tu widzę, kurde, jest sporo tych... roślin z tyłu. Wow. A czekajcie, jak... Na końcu, nie? Ale... Dlaczego? I teraz tak, moi drodzy, zrobimy sobie. Na koniec podsumowania... No, niekoniecznie tak, jak trzeba było. Dobra. Ale A kurde, życia się uzdrawiają. Ajajajajaj. Czekajcie, tu gdzieś jeszcze jedna beczka była chyba. Jak się nie mylę. Gdzie ta beczka jest? Gdzieś tu była. No kurde. Jedna beczka tylko? No nic, dobra. O, tam się pali. I...
co jeszcze mogę wam powiedzieć, kurczę? No sam nie wiem, co nie. O, czekajcie. Na sam koniec gry, co nie? Takie podsumowanie zrobimy sobie. Co jest? Ojojojojojojo. Ty! Kurde, co jest? Nie ginie? Jest! Udało się. No, takie podsumowanie końcowe. I tak, moi drodzy, zaraz już się wezmę, znaczy zabieram po tym materiale od razu za Primala. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Troszeczkę pograłem sobie tak, ja wiem, z 10 minutek może, ale ten tylko początek przeszedłem, co nie. Nic tak więcej nie robiłem, chciałem, znaczy no, tam się zapoznałem z tą grą, tak troszeczkę. No zobaczymy, jak tam będzie szło mi tam, bo to jest, wiecie, prehistoria, mamuty, nie mamuty, wiecie. Troszeczkę tam, no, obejrzałem sobie ten filmik. I co mogę jeszcze wam powiedzieć? Bo tutaj już powiem wam, nie będę już kończyć, jeszcze tak wrócę do tych dwóch zadań rozbudowy. Nie, nie ma sensu, bo tu i tak ja już przeszedłem te przetrwane noce, czyli przy mojej stacji przekaźnikowej. No bo tu już nic nie ma innego, szczerze mówiąc. No co tu jeszcze jest? No, skład paliwa ekspedycji. O, tu sporo jest skrzyni z złopem, ale ja tego już się nie będę bawił w to. W tę zbieraninę. No i tak to wygląda, co nie? No prawie wszystkie odkryte miejsca mam. To też nie jest źle, powiem wam. I cóż, no dobra. Chyba wszystko to nieco powiedziałem. Tak jak wspomniałem, zabieram się zaraz za Primala. I co? No i co, i co, i co? No nic. Widzimy się w kolejnych materiałach. I cóż, trzymajcie się. Cześć.